Kochani, jesteśmy tutaj dzisiaj, aby ogłosić wam dobrą nowinę. Jesteśmy tutaj, abyś ty dzisiaj mógł poznać prawdę. Ja nazywam się Katarzyna Grodzka i kiedy usłyszałam słowa prawdy, to wyswobodził mnie Syn Boży. Wyswobodził mnie Jezus Chrystus. I chcę wam o tym dzisiaj opowiedzieć. No jak większość osób w tym kraju, bardzo skrupulatnie chodziłam do kościoła. Byłam bardzo sumienną katoliczką, bardzo przykładną. Chodziłam regularnie na msze święte. Chodziłam, uczestniczyłam w różnych sakramentach. Dużo się modliłam do różnych pośredników. Ale wiecie co? Moje życie było puste. Moje serce było puste, było samotne. I nie wiedziałam, czy to wszystko, co robię, ma jakiś sens głębszy. Czułam wielkie oddzielenie od prawdy. Mimo to, że słyszałam wiele o Jezusie, ale On nigdy w tamtym czasie nie był dla mnie osobistym przyjacielem. I ja, kochani, uwierzyłam w dzieło krzyża. Uwierzyłam, że Jezus Chrystus umarł za mnie, za każdy mój grzech, że On pokonał śmierć, że On pokonał diabła, że On pokonał każdą chorobę. I historia się nie skończyła, bo On prawdziwie zmartwychwstał w ciele, jak powiedział. I ta prosta prawda, przyjęłam ją moim szczerym sercem. Otworzyłam serce na prawdę. I wiecie co? Oddałam Mu swoje życie. Ustanowiłam Go swoim Panem i Zbawicielem. I dzisiaj mam z Nim osobistą relację. Dzisiaj tą pustkę, którą miałam w sercu, wypełnił Jezus Chrystus. Wypełnił mnie Jego Święty Duch. I kochani, dziś wiem, że idę do nieba. Dziś wiem, że jestem połączona z Bogiem na zawsze przez Jezusa Chrystusa. Moje życie zmieniło się całkowicie. Kiedy przyjęłam Jezusa jako Pana i Zbawiciela. I kochani, to jest dostępne dzisiaj dla ciebie. Spójrz w głąb swojego serca. Czy masz pewność zbawienia? Czy wiesz, dokąd idziesz? Czy znasz Jezusa osobiście? Czy był taki moment w swoim życiu, że oddałeś Mu swoje życie? Bo jeśli nie, jeśli Jezus Chrystus nie jest Panem w twoim życiu, jeżeli Jezus Chrystus jest dla ciebie tylko historyczną postacią, to dzisiaj pokutuj. To dzisiaj pokutuj z tego, że żyjesz bez Niego. I kiedy wrócisz do domu, zawołaj do Jezusa. Zawołaj może tak jak ja, że chcesz Go poznać osobiście. Że chcesz, aby był realny w twoim życiu. Że chcesz mieć pewność zbawienia. Jeżeli zawołasz szczerze, jeżeli wezmiesz Jego imienia szczerze, z głębi pragnień twojego serca, to zapewniam ci dzisiaj, że wypełni ci Duch Święty i będziesz zjednoczony z Bogiem i będziesz nową osobą. Staniesz się dzieckiem Bożym. To bardzo proste. Potrzeba twojej decyzji serca, otwartości serca na prawdę, którą dzisiaj słyszysz. Jeszcze jest jedna dobra nowina, że jeżeli chorujesz,
Jeżeli zmagasz się z jakimś nałogiem, ktoś ci powiedział, że musisz dźwigać krzyż. Jezus już dźwigał krzyż za ciebie ponad 2000 lat temu, więc nie musisz tego krzyża dźwigać ty. To religia oszukała ciebie. Słowo Boże mówi, że Jego ranami i śmiercami utrożeni jesteśmy. Więc nie musisz chorować. Możesz przyjąć jeszcze dzisiaj pełnię uzdrowienia do swojego życia. Bo w imieniu Jezus jest potężna moc. Jest nowe życie. Jest zbawienie. Jest pełne zaopatrzenie. To dobry Bóg. Ja dzisiaj łamię w twojej głowie i w twoim umyśle krzywy obraz Boga. Łamię go teraz. Ojcze, ja modlę się, aby to słowo przenikało teraz serca i umysły tych ludzi. I ci, którzy pragną, którzy łakną, którzy potrzebują ciebie, dzisiaj będą do ciebie wołać. Dzisiaj będą rodzić się na nowo. Dzisiaj. Dzisiaj jest dzień zbawienia twojego. Wezwij imienia Jezus. Wybierz życie dzisiaj. Nie daj się dalej oszukiwać. Nie daj się oszukiwać. I zatwardzaj swojego serca na to, co dziś słyszysz. To słowa życia. Przyszło do ciebie życie. Przyszła do ciebie nowa perspektywa. Przyszła do ciebie dzisiaj perspektywa nieba, o której jeszcze nigdy nie słyszałeś. Ale dzisiaj jest dzień twojego zbawienia. Więc zawołaj do Pana Panów i Króla Królów, Jezusa Chrystusa, a On wyswobodzi twoje życie na zawsze, na wieki. Będziesz połączony z Bogiem. Zostawiam cię tobie tą decyzję. Nie zwlekaj, bo żyjemy w czasach ostatecznych. Nie zwlekaj. Dzisiaj możesz stać się nowym człowiekiem na obraz Boga. Amen.